Cena złota wzrośnie nawet pięciokrotnie z dzisiejszego 2000 dolarów, czy tam 1900 dolarów na 10 tysięcy dolarów, a nawet dziesięciokrotnie do 20 tysięcy dolarów. Jest to oczywiste, że tak będzie, jeżeli polityka na świecie będzie wyglądała podobnie tak, jak wyglądała przez ostatnie 10, 20, 30 lat. Koniec, kropka. Nie może być innego wyjścia, aniżeli cena złota, która będzie rosła. Przez ostatnie 30 lat widzimy, że cena złota rośnie. Ale dlaczego rośnie? Dlatego, że były bardzo niskie oprocentowania i dlatego, że między innymi kraje drukowały bardzo dużo pieniędzy, prawda? A jeżeli są niskie oprocentowania i się drukuje pieniądze, to cena złota zwyczajnie rośnie. Proszę zobaczyć. Jeżeli tutaj mamy ilość gotówki w Stanach Zjednoczonych, dolara amerykańskiego w gospodarce, i widzimy, że M0 wraz z zwiększaniem się gotówki M0 w gospodarce tych dolarów amerykańskich, złoto zwyczajnie drożeje, prawda? Więc im więcej tej gotówki, tym droższe złoto. Jest to oczywiste. Im więcej mamy pieniądza drukowanego, tym złoto będzie droższe, tym będzie droższa nieruchomość, tym ewentualnie tym będzie droższe coś innego wyrażone, prawda, w pracy i wartości. Jeżeli M2 także rośnie, widzimy, tutaj mamy ilość pieniędzy w gospodarce M2 dolarów amerykańskich, to proszę zobaczyć, co się stało. Jeżeli to też będzie rosło, prawda, będzie rosło, no to złoto normalne jest, że zamiast dzisiejszego 2000 dolarów będzie kosztowało 10 tysięcy dolarów za 5, za 10 lat, czy za 15, czy nawet 20 tysięcy dolarów. To jest na przykład wartość pieniędzy M3, prawda, i to też rośnie. Proszę zobaczyć, od 50 lat, 60 to rośnie agresywnie, no i tak rośnie cena złota. Jedyne wytłumaczenie, dlaczego złoto nie miałoby rosnąć, dlaczego dzisiaj z dzisiejszej ceny 1900 dolarów cena złota nie miałaby wzrosnąć do 10 tysięcy dolarów na przykład w 10 lat lub do 20 tysięcy czy 30 tysięcy dolarów w 20 lat czy w 25 lat, jest to, że na przykład zakażą handlu złotem, albo opodatkują złoto, albo nie będą drukować pieniędzy, albo co mogą zrobić? No mogą mieć bardzo wysokie oprocentowanie w Stanach Zjednoczonych i też innych krajach, prawda? Czyli to oprocentowanie, które widzimy teraz, będzie musiało być takie wysokie, prawda? Na 10, na 12, na 13. Im będą musieli przestać dużo drukować, tak jak wcześniej, to złoto może nie będzie tak rosło, prawda? No ale wtedy będzie gigantyczne oprocentowanie. Mogą narzucić oczywiście podatek na złoto, ale takiego czegoś w historii nigdy nie było. Będą musieli mieć tak wysokie oprocentowanie, jak w latach 80. widzimy tutaj, prawda? No wtedy to złoto nie będzie aż tak rosło, prawda? No ale czy takie oprocentowania są do wytrzymania w gospodarce amerykańskiej i na świecie? No, ciężko to na to odpowiedzieć. Oczywiście z wielkimi konsekwencjami. Tak więc jeżeli złoto będzie miało rosnąć, to tylko i wyłącznie dlatego, że będzie podobna polityka jak przez ostatnie 20-30 lat. Jeżeli ta polityka do dolara amerykańskiego, do innych walut, do euro, do funta, do złotówki i innych walut będzie taka sama jak przez 20-30 lat, to jest to oczywiste, że za 10 lat złoto będzie kosztowało 10 tysięcy dolarów, czyli 500% więcej, że za 30 lat będzie kosztowało może 20 tysięcy dolarów, 30 tysięcy dolarów, no chyba że sztuczna inteligencja coś nam wymyśli, że chyba że zabronią handlu złotem, że opodatkują mocno złoto, no to będzie inna kwestia. To już będzie inna kwestia. Pozdrawiam, do usłyszenia i zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube. Jeżeli jeszcze go nie subskrybujesz, to zabierze ci sekundę, a mi naprawdę pomoże. Pozdrawiam, do usłyszenia.